Widowskich! Nie. Za głośno, za głośno. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a to kontrakty! Ale bardzo przerażające kontrakty! Mamy Halloween! I mamy Scream Fortress! I wróć jebali mnie! Może bez przeklinania, wiecie? To bardzo przepraszam, ludzi uraża przeklinanie, wiem jak to było nieraz. I do pani Cecylia, czy to pan Cecylia? Pan Cecylia, bardzo ciekawe imię jak dla pana. Trochę gejowskie. O, mielimy. Zostawmy do środka, wiecie? Bardzo nie... Wiecie co, czuję się tak trochę zdominowany. Jeszcze to, no naprawdę. Halo? Ja chcę wyjść, wiecie, spod bazy trochę. Czy ja mam wziąć medyka i wiecie, i dropnąć Ubera? Czy ja mam w ogóle dobrego medyka odpalonego? Z dobrym device'em. Oczywiście, że nie mam dobrego device'a na tym medyku. Ale ten by bardzo dobrego device'a. Mówi, przyjąłem twoje obrażenia. Tak naprawdę ja tutaj za ciebie walczę. Och, mówi. Nie iść na respa, Huvi, bym ci pomógł. Ta... Moje życie. Moje życie! Dlaczego dostał mini krytu? Moje życie. Aj, to było smutne, wiecie? To jest naprawdę bardzo smutne. 3, 2, 1. 0. Tak. O, tutaj chyba mam odpowiednią postać do leczenia. No, wiedziałem, że to jest odpowiedni człowiek do leczenia. Ale o tym nie wiedziałem. Nie chciałbym opuścić tą bazę, ale już chyba odpuściliśmy ją na tyle, moja drużyna. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, nice. Ale chyba nie tego chciał dziabnąć. Wiedziałem, że się obróci, ale myślałem, że będzie bardziej obity. A, minimalnie. Próbujcie przejąć punkt. No i po tym gościu. A nie, na styk, na styk. A dobra, idą przejmować punkt, jest dobrze. A zjebałem. Czemu nic nie przejmuje punktu, no ludzie? To tak... To taki wielki problem jest podejść na ten punkt, spróbować go przejść, jeszcze bym podjebał scout. Nie ma ancymonku. Oj, 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 zaltapowałem grę. Zabiło mnie to, że zaltabowałem grę. Proszę jeszcze raz za to zaltabowanie, ale przy okazji wyłączyłem coś, czego bardzo nie chciałem. Jakby tego teraz nie wyłączył, byście usłyszeli pewne dźwięki, bo to jest inne nagranie. No, tak. Nie polecam. To byście słyszeli tak podwójny mój głos. Wiem, że tego nie chcecie, znaczy ja tego nie chcę. A czy wy tego chcecie, to ja nie wiem. Może chcecie. Naprawdę, spóźniłem się o kilka sekund. Oddawaj mi swoje dusze. Jeszcze to obronimy. Pyro, bądź ze mną, póki jest czas. O. Ale przejąłem, jest wszystko dobrze. Ten kontrakt się wydaje trudny, jakbym miał zabijać kruszącą dynią i zabić dyniową bombę. Zaczekaj, co to jest krusząca dynia, co to dyniowa bomba, ej. Krusząca dynia jest spelem, tym. Dobra, już wiem. Czy tego na tej mapie nie wykonam, bo to jest mapa jeszcze sprzed czasów, kiedy spele istniały. To jest chyba jedna z... Jeśli to nie jest w ogóle... To jest pierwsza albo druga mapa na Halloween. Nie! Utrzymaj się jak najdłużej, utrzymaj... Jak najdłużej. Prawie próbowałem. No. I zabij dyniową bombę. To jest spokojnie do wykonania. To musiał zmienić klasę na powiedzmy na przykład tego szpiega. Patrz jak teraz mój szpieg pięknie wygląda. Kto by chciał takiego szpiega przytulić, no. To jest synonim bogactwa. Bogactwa część główna. Jakby tylko jeszcze umiał grać szpiegiem. Czyli szpieg był łatwiejszy, dlaczego nie? W ogóle mam duszę do szpiega, jak mógłbym ją założyć, albo jakiś tak bardziej sobie Halloweenowy set ułożyć. Kiedyś miałem moje Halloweenowe sety poprzygotowane i... I wiecie co? I bardzo żałuję jeszcze, ja już podsuwałem, bo Halloween się skończyło. Ale sety będą tutaj wiecznie, bojowe sety przede wszystkim będą... Nie, tylko nie ty, wypierdzielaj.
Bo niestety zawsze trwają wiecznie. To jest jedna z dwóch rzeczy. Przejdziemy tak. Czemu tutaj się nie pojawia żaden snajper? Ktoś mi to powie? Czemu się pojawia nikt, kogo mógłbym zabić dynią? Wszystkie dynie odpłynęły daleko. Nie to wdal. On mnie widział, on mnie widział, on mnie widział, tak? On mnie widział. Dobra, duże ryzyko było. Wiecie, za duże ryzyko, trzeba się przebrać. Trzeba zniknąć z radaru. Darmowe punkciki. A ty nadal tutaj? Shit! Nie, jeszcze na zły zmieniłem, Boże. Widzieliście najlepszego faila roku, chyba najgorszego. Bo faila nie można mówić najlepszego. Chciałem, widzę, to bardzo chciałem. Ale wydaje się na to, że to jest jednak troszeczkę niemożliwe, że z tą drużyną chcę zabić kogoś dynią. Zobaczcie, ale już trochę punktów jest. I piszą coś po rosyjsku, czego do końca nie chcę zrozumieć. Ja bym się skupił prawdopodobnie i bym sobie podstawił moją tabelkę do cyrylicy, to bym zrozumiał. Zawsze mam problem z cyrylicą, bo nigdy nie mogę jej zapamiętać, będę szczery z wami. Naprawdę, nigdy nie mogę zapamiętać cyrylicy. Co sobie powiedziałem, że może zmienię katuszkę pierdolu na nim na kontrakera, żeby było. Ja będę miał kiedyś ochotę zagrać jeszcze szpiegiem. Co może nastąpić, nie mówię nie. Ale raczej szybko nie nastąpi. Najwyżej na mapie, gdzie ktoś będzie... wcześniej stał w punktach. Nice stuff. Byle ktoś lepiej... Oj, czy ja dobrze słyszałem? Ale nie tam. Ty tutaj się pojawił. No naprawdę tutaj jesteś, ja pierdzielę. A siebie się nie liczy, prawda? Jak on, powiedzcie mi, czy akurat on musiał wyjść akurat w takim momencie? Akurat? Smutne. Smutne, ale prawdziwe. Mogę już zostać moją dynię. I przede wszystkim nie pozwólcie mi przejść tego punktu. Bo możliwe, że nie będę miał szansy przez to, żeby wiecie... Także... O, to jest dobry moment, to jest dobry moment! Proszę państwa! Ale ty już jesteś przerażony, tak? Nie... Świetnie. O nie, oj, nie wiem co zrobić, oj, utknąłem. Nie mogę wyskoczyć przez okno na pewno. A tam najprostsze rozwiązanie jest tym najtrudniejszym. Konfucjusz. Polecam. Oj, nakryta! To nie, to było najgorsze, że to wyleciało na mnie nakrycie. To była rzecz, na którą się najmniej spodziewałem. Boże, mówię, rzecz, którą się najmniej spodziewałem, już chyba nie wiem, który raz w odcinku mówię. Piąty? Chyba chciałem powiedzieć piąty. No, kryty, jak ja kocham kryty na Halloween. Wiecie, to jest rzecz, której nienawidzę, będę z wami szczery. Te dynie, które wypadają po zabiciu kogokolwiek. O, gargulec dusz, o, jak super, gargulec dusz. Gdybym tylko wiedział, gdzie się znajduje gargulec dusz na tej mapie. Który nie może być dosłownie wszędzie. Poszukajmy gargulca. Hej, gargulcu, pokaż się. Gdzie się chowasz? Ja go widziałem już dwa... O, razy. Mówiłem, że go widziałem dwa razy. No, ale gargulec z gargulcem. Gargulec z gargulcem, jeszcze raz powtórzę. Ale punktem. Halo? A, to ja mam bronić tego punktu, oj. Dobrze wiedzieć. Wiecie, to czasami dobrze się jest dowiedzieć, co trzeba robić, kiedy robisz to w odpowiednim momencie. Jak na przykład ja teraz. Chyba wrócę do grania żołnierza, wiecie, bo tak niewiele punktów mi brakuje. Żołnierz będzie tutaj po prostu idealny.
Patrz na tego grubego, który się tutaj kręcił przed chwilą. Super, ale to się nazywa po prostu wlot mi na twarz, no, na mordę, no. Na mnie przeklina, może jednak poprzeklinam. Halo ludzie, no staty mam fatalne, no ale... Drużyno! Na punkt! Czy to takie trudne? Rączek nie macie, weźcie się do roboty. Wincenty, polone. No jak najdłużej się utrzymać. To będzie moja śmierć teraz, bo na pewno tak, wiedziałem, że mnie z góry złapie. Ale nie ktoś poleci. O, ktoś jest na punkcie. Czy to weźmiemy skauta, żeby szybko do ten punkt polecieć? On może mieć problem z taką ilością graczy, na pewno... Aj, kurwi. Czemu wiemy, kto może mieć problem z taką ilością graczy? Super. Jebany spawn camper. Ale ej, mamy punkt. Dobre i tyle. Nie zależy, że się oni nam nie przejmą tego punkta. Punktu. Dopóki ja się nie zrespię... A ja się nie zdążę zrespić na 100%. Dziękuję, do widzenia. Przejebaliśmy mapę, będę musiał łączyć odcinek. Chuj kurwa jebać was. Miałem nadzieję, tak? Wiecie, czasami mnie to wkurza. Wkurza mnie, jak ja muszę łączyć dwa odcinki, bo to... Marnotrawstwo jest tak bardzo mojego czasu. No dobra, rozumiem jeszcze, jak muszę ten odcinek edytować. Czy ja naprawdę tutaj nie mam... Miałem piątkę, dlaczego mogłem wykonać piątki? Walić waszego Harvesta! Idziemy grać jebanego George'a. O jacie, czy to nie jest ta mapa, co grałem przed chwilą? O mój Boże! Już o takiej mapy nie grałem! Na pewno sprawię, że mój odcinek będzie lepszy, ciekawszy i w ogóle świetny. A ma dźwięk, słyszy kurde, słyszy, dobra. Musiałem sprawdzić przeciwnika, wiecie co? Żeby nie być mu dłużny, a jeszcze nie odblokowałem jetpacka. Cholera jasna. No, na co ja liczyłem, że mamy odblokowanego jetpacka? Na co ja liczę? O, cześć, sobie lata. Ale ładne drifty robi. O, drużyny wyrównane, Boże. Dobra, skończmy ironizować, skończmy się śmiać. Ale przede wszystkim wiedzę, że to jest gracz ogarnięty, który usłyszy. Bardzo zbalansowany. No, prawda, prawda. Jak random ukryty. Na jedną rakietę? Co jest? Nie, zaczekajcie, próbuję sobie ogarnąć. 180 zdrowia na jedną rakietę. Czy jest to... Jest konsola? Nie, w tej grze w konsoli nie pokazuje mi. Jakim cudem szedłem na do końca na jedną rakietę. Nie wiem, jeśli jest może idealnie trafiona rakieta czy coś, to może się schodzi na tyle. Nie, nigdy nie zauważyłem, ale przynajmniej nigdy nie zabiłem Spyro, który ma pełną ilość zdrowia na strzała. Czy to jakiś upośledzony i może nie wiem. Super, ale mam farta, wiecie? Mam naprawdę farta, zwłaszcza... Co chyba wezmę medyka na tą drużynę. Ja chciałbym pograć... Było behind you. O, dziękuję. Tylko, że to na czacie piszesz. Wiesz... O, już widzę, już pięknie się robi. Już pięknie się robi, już kurwy się bawią. Może jakaś, jakby... Ja to wam powiem... Dlaczego szczerze nienawidzę graczy bez honoru, którzy spawn campują? Rozumiem, po spawn campie przez minutę... Może przesadzam przez minutę, ale może... Ale przez chwilę po spawn campie, tak wiecie. O, super, widzę, że jeszcze lepiej się złożyło. No ale ja bym na twoim miejscu poszedłbym gdzie indziej. Ale wyszliśmy, ej, wyszliśmy z spawna. Wiedziałeś o moim istnieniu, chujku. O, idealnie. Jeszcze lepiej, wiecie? Widzicie? Tak to jest, jak się leczy. Pójdą sobie, zostawią ciebie.
Nie, ja nie mam pomysłu czym grać, ja nie mam pomysłu czym po prostu się na nich wyżyć, naprawdę. Ale chyba naprawdę będę musiał się na nich wyżyć i to bardzo. Mam. Tak to się robi. Dobrze, do ciebie mnie zdjąć. Więc już musiałem. O, patrzcie, mamy Heavy'ego. Może Heavy pójdziesz bronić punktu. A nie, zaraz. Lepiej spał kampić. Dlatego uwielbiam spał kamping. Najlepsza ideologia, najlepszy pomysł. W grach komputerowych. Te projekty map umożliwiają na spał kampowanie. O, super! Jaki fajny scout! Gdzie są moi towarzysze z drużyny? A, nie ma ich, zapomniałem! Latają po mapie bez sensu, o, i muszę, wiecie co, muszę ukończyć rundę, żeby wypełnić ten kontrakt. No wiecie co, może skończmy ironizować. Bardzo pozytywne nastawienie do gry, jak zwykle. Zaczęło się Halloween, powinienem się cieszyć. Tutaj szedł ze mną mój Pyro. To może mi się zdawało, wiecie. Bo ktoś tam szedł, ale nie byłem pewien. Idzie po czego. Bo tak zniknął w sekundę. Dlaczego lubię to połączenie? Dlatego. Mogłeś podejść, wiecie. Utknąłem w kocie, ale wiecie co jest ważniejsze? No też mam punkt. No może zagram czymś, czym dawno nie gram, wiecie co, naprawdę. Jak zagrać ten odcinek, czyli żeby mieć po prostu sobie odpocząć, żeby być szczęśliwym. No to nie idzie być szczęśliwym, dlatego trzeba improwizować. Wyskoczył akurat mnie. Cześć. Masz plecy. To mnie trochę mnie zdziwi. Powoli już to zrobi, wiecie? Takie porządne sepuku harakiri. Przyjmiemy kontrakt. Rozłączmy się z serwerem. Tak, mogę sobie tą gwiazdkę dobrze. Mogę się rozłączyć z serwerem, ok? I co? No i otworzymy to. O, jak fajnie. Co, i co dostajemy? Patrzcie. Dostajemy coś świetnego, ja wiem, za tłumaczali na pewno dostajemy coś świetnego. Opakowujemy, zamykamy oczy, otwieramy buzię. Czy to będzie tyczyć tego, że jestem psem? Czy to jest żart, że jestem psem? Wiecie, taki... Oczywiście on jest pewnie niewymienny. Czy one są, nie podlega wymianie ani sprzedaży? O, super. Hej, ale zaraz. Wiecie co? Bardzo świetny item, bardzo świetny. Ale czy mogę go przemielić? Bo widzę, że on podlega craftowi. A ja miałem pewien item, który podlegał craftowi. Znaczy, ale nie podlegał wymianie. Gdzie ty jesteś? Cip, 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 cip. Na pewno gdzie będą te łapy, jeśli one tutaj są. To pewnie byłeś ty, ta. To byłeś ty, ale... Gdzie był ten drugi? Gdzie są teraz te łapy? Czy tam jest serio napisane? Boże, teraz się przekonujemy, czy tam na pewno jest napisane. Nie podlega wymianie ani sprzedaży, więc... Powinienem móc go przekraftować, ale oczywiście nie mogę. No to cóż, jak to mówią... Halloween, Halloween, Halloween. Bawmy się wszyscy dobrze i oczekujcie na więcej odcinków kontraktów. Jak wiecie, tutaj jest dużo rzeczy, mamy nasze kontrakty ataku do wykonania niedługo. Ten obrony niedługo zobaczycie. Niedługo pójdziemy w tą stronę, bo chcę tutaj dotrzeć. Prawdopodobnie po wykonaniu tego kontraktu zajmiemy się właśnie nim. I potem tym. I na koniec tutaj będziemy szli, dożyli do tych, wiecie, 20 gwiazdek na zbieranie, o mój Boże. Nie chcecie tego widzieć, jak będę się męczył, wiecie.
To i wszędzie będę latał. No to cóż, to też się najwyżej latał, kiedy już więcej nie przedłużam. Hejka!